9 marca, dzień pomiędzy Dniem Kobiet, wszystkiego najlepszego, a 10 marca, Dniem Mężczyzny, również wszystkiego najlepszego. Zakramy tą oto najbardziej męską nacją ze wszystkich w Europie Universalis 4, a naszym celem będzie podbicie przynajmniej Afryki na ten jakże piękny kolor, plus pewien specjalny gest dla kobiet na koniec, więc rozsiądź się wygodnie, mój ty drogi samco alfa, jak i ty najwdzięczniejsza z kobiet, zapraszam do oglądania. Naprawdę zaczynamy jako mali, ale bardzo szybko wypuszczamy kabu. I jak widzicie, nie gram na początku nim. A to dlatego, że pierwsze 20 parę lat to tak naprawdę tylko czekanie na zintegrowanie tego kraju zaraz jeszcze raz. Bo oczywiście przekażę, bo nasze jedyne dwie prowincje ze złotem. Fokus bierzemy na dyplomatyczne z wiadomych powodów. Za niespełna 9 lat będę mógł z powrotem integrować Kabu i ponownie je wypuścić. Tylko, że wtedy Kabu będzie miało te dwie bardzo ważne prowincje. No ale drodzy panowie, przyznajmy szczerze, że wpierdalilibyście tego hamburgera, nie? A tak naprawdę nie lubimy się męczyć, no chyba, że chodzi o nasze piękne panie. Przy okazji teraz dopiero zauważyłem, że mamy bardzo inteligentnego króla, więc niech szkoli tę armię, a mnóż się sam nadzieje. Po zintegrowaniu, jak widzicie, te prowincje ze złotem wciąż mają kory Kabu. Więc teraz ja chcę, żeby te prowincje miały więcej złota, więcej wszystkiego. Potem wprowadźmy feudalizm w Gabu. Teraz już tylko skasujmy nasze wojsko. No i czas zacząć tutaj grać naszym Kabu. Nie? Ładne jest. I teraz Kabu. Mamy w cholerę hajsu. Skąd to się tu wzięło? 13 tysięcy manpowera, okej. Okay. Nacją jesteście moich ulubionych fetyszystów. Widzę, że coś tu się zmieniło. Fokus bierzemy na punkty militarne. Mamy nawet całkiem niezłego władcę. Co do idei, zmieniły nam się z idei Mali, nie wiem jak to się wymawia, na nasze z West African Ideas. Też są w sumie całkiem niezłe, chociaż wolałbym tą dyscyplinę z Mali. O, może drogą panią sobie tutaj zatrudnimy? I powiem wam, że chyba po raz pierwszy będę czekał z wyzwoleniem się. Bo taka koalicja na starcie to kiepska koalicja. Następca całkiem niezły, więc go nazwiemy Koper Polak Miki. Na cześć moich wspierających, bardzo dziękuję. Ja naprawdę się zastanawiam, jakim cudem Mali wygrywa tą wojnę. Na stronie Enebak trwa obecnie mnóstwo wyprzedaży dla dziewczyn, topniące ceny, sezon Fortnite 2 oraz mnóstwo dodatków za Europę Universalis 4. W promocyjnych cenach z kodem Lukas 3% taniej. Pamiętajcie! No ale szczęście ich się skończyło. Walczmy o wolność! Co nam będą mówili? Kiedy robić zakupy? Ach, kusi! Ale nie, ja lubię moje fetysze. Dobra, to jest chyba całkiem niezły start. Dobra, mając przewagę w technologii, jak i w liczebności, zaatakujmy Jolof. A co mi tutaj powstało? I uczynimy ich naszym wasalem. Tak samo z Fulo. Kolejna wojna będzie z Maciną, której wojska w ogóle nie są dla nas wyzwaniem. Wojska Nupe dostały od nas w... I tak oto w parę lat nie mamy żadnego możliwego rywala. Jak to mówią, pieniądze szczęścia nie dają, ale można kupić szczęście i lojalność. Mamy renesans, dosłownie. Jako pierwszą ideę bierzemy Quantity, następnie weźmiemy sobie Expansion Ideas, Trade Ideas. Potem polecimy jakieś militarne. Nadszedł czas na Mosi, czas wreszcie rozwalić naszego jedynego potencjalnego rywala, który ma dwa razy mniej wojska od nas, mój Boże. Nasza północna granica poróżowiała, jak i południowa również. O nie, Hiszpania, ale to nawet dobrze. To wcale nie tak, że opieram moją gospodarkę na złocie i mam inflację jak w Polsce. Pokojowa wasalizacja zawsze na propsie. Ciekawe, kiedy poznam Hiszpanię. Do-do-do-ding, staliśmy się królestwem. Powiem wam, że zadziwię długość życia mojego pierwszego władcy. Mamy naprawdę przekoksanego następcę, no i RKZM Polak. Ta Afryka coraz bardziej różowa. Uhuu, jesteśmy Great Powerem! Powiem wam, że za bardzo nie doceniałem potęgi tego regionu ekonomicznej. Już na ten moment rozgrywki mamy dominację handlową w niewolnictwie oraz w kości słoniowej. Fajne bonusy. Czas na afrykańską husarię.
No dobra, wiem, że to nie Husaria. Swoją drogą jesteśmy naprawdę coraz więksi. Na ten moment mamy już zajętą praktycznie całą zachodnią Afrykę. Praktycznie wszystko jest nasze, centralną. No i teraz przebijamy się na wschodnie wybrzeże. A północ to jeszcze, że mówiąc, nie wiem jak ja ruszę, przecież to ma sojusz z Osmanem. Boże, tu jest Hiszpania. What the fuck tutaj to wygląda? Mughals powstał? W Indiach po prostu marzenie do podboju świata. Vijayanagara. Wow. Narodziny różowego imperium. Ach, biedna ta Polska nasza. Po prostu kocham takie eventy. Są naprawdę przepickie. Czas odpalić moje ulubione polityki. Można powiedzieć, że wreszcie skończyliśmy podbój z zachodniej Afryki. Overextensja jest. Partykularyści są. No to czas ich zaakceptować. Minus, 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 minus. Myślałem, że więcej tego absolutyzmu wpadnie. Zachodnie wybrzeże praktycznie zdobyte, chociaż czeka mnie wojna z Osmanem. Dobra, czas zdobyć terytoria od Hiszpanii. No, stosunek sił jest całkiem niezły. Kto by przewidział, że Francja ma tylko 17 tysięcy wojska? Po cholerę ją wzywałem. Tak, Francja to był zdecydowanie zły pomysł. No i południe już zdobyte. Wygląda jednak na to, że będę musiał zdobyć to badziewie od WB. Teraz zajmiemy się tutaj regionem zachodnioetiopskim. What the fuck? Naprawdę mogę na religię na J się zamieni? No, moje pierwsze starcie z Osmanem wyglądało dość ciekawie, ale... Wow, ale poróżowiało. Dobra, teraz się skupię tutaj na tym zachodnim wybrzeżu, żeby podbić do końca i potem już takie decydujące starcia z Osmanem. Czas teraz na bezpośrednie starcie z Osmanem. Po swojej stronie mamy tylko i wyłącznie ro... Powiem, że ta wojna z Osmanem druga też jest niesamowicie krwawa, ciężka i o mój Boże. Ale jakoś idzie. Nie no, Osman ma nieprzebrane rzeki tego manpowera. Ale daliśmy radę, co za bitwa! Zabezpieczmy ostatnie prowincje od Tunisu na północy. Na koniec tego odpalmy jeszcze sobie złotą erę, ona też nam się tutaj przyda do tych ostatnich podbojów. W sumie to tak się zastanawiam nad jakimś tam teokracją, wiecie, święty fetysz. No, teraz tutaj trochę przekombinowałem wojnę z Hiszpanią, Portugalią i za chwilę jeszcze z Morocco Coco sobie zaczniemy. Żeby zdobyć ten jeden z ostatnich skrawków. Tutaj zobaczcie poświęcenie wielkiej betonii w walce z Hiszpanią. Boże, jakie rzeki dwa zabezpieczone. Boże, mi się desantować do Hiszpanii. Wojska Hiszpanii są jakieś mega słabe. Znalazłem chyba nowy kraj, który za chwilę będzie mi robił za odciąganie uwagi Osmana w kolejnej wojnie. No i to będzie dopiero wojna. Zobaczcie, jakie siły tutaj się zebrały. Co za stakłaj. Co za bitwa. Nie mogę, nie serio. I kolejna. Koalicja antyosmańska dotarła do Konstantynopola. Z obu stron. Vijayanagara, który jest sojusznikiem Osmana, robi to, co najlepiej umie, czyli traci swój manpower na Sewernii. Vijayanagara mówi papa. Ostatnie prowincje od Osmana, jak widzicie, właśnie zdobyłem. No i zostały takie tutaj malutkie. Ojojoj. Dobra, nie jest bidarek, mieć jednocześnie wojnę z Osmanem, jak i Mughalsami. A takie coś by mnie tutaj czekało. Więc poczekam na koniec trusa z Osmanem i wtedy jeszcze raz go zaatakuję. Bo tak to jeszcze nam zostało. O, tutaj coś od wielkiej betonii. O, i tutaj coś. A to co to jest? Może jakoś to przeżyję. Uwielbiam tempę boty. Desantuje się, nie zajmuje prowincji i nie ma lidera. O co tu się prosić więcej? A, i prowincja górska. Anihilacja. Naprawdę, nie rozumiem czemu te boty są takie tempe w tej grze. Mogliby to naprawdę naprawić. Zobaczcie. Bum, bum, nara. I tak już kilkanaście razy zrobiłem. Dziękuję, darmowy warscore. Minus 4 zawsze na propsie. Papa! O mój Boże! Kto to tak zboostował? Bo nie ja. Tutaj też? Nie. Ile żołnierzy zginęło głupią piaskową prowincję. No ta gra lubi mnie wnerwiać. Wielka Betonia wpadła pod Unię, pod Rosję. Coś czuję, że zdobycie tych dwóch prowincji będzie znacznie trudniejsze. I czas na ostateczną wojnę z Osmanem, w której niestety mamy też Hiszpanię, która nagle jest ich sojusznikiem. Ale kto by się tym przejmował? Masakra. Maroko zdobyte. Nadszedł czas na ostatnią naszą wojenkę. Trzeba zwiększyć siły, ale w zasadzie nie powinno być z tym jakiegoś większego problemu. Bronimy się na przejściach.
A tutaj ta prowincja w Messinie to jest tak idealne miejsce na polowanie na bota. Polecam, naprawdę. Przeglądam sobie tych fetyszystów i na koniec patrzcie, jakie fajne są tutaj. Domestic Trade Power, Good Produce Modifier, Advisor, Cost od... fajnie. Fajnie, ale dobra, dyscyplina. I na koniec takie coś się urodziło, serio. Udało się, zdobyliśmy to od południa poprzez wschodnie wybrzeże, zachodnie, centralną Afrykę, róg, wszystko, Egipt cały nasz jest, wszystko zdobyte, cała Afryka jest nasza. Ładnie się to prezentuje, prawda? No tutaj taki bucik zdobyty specjalnie z okazji Dnia Kobiet, macie, każda kobieta lubi buty, więc to jest specjalnie dla was. Chociaż jak tak porównując wielkość, to chyba mam przerost męskiego ego, nie? Jesteśmy największym Great Powerem, wow! Nie spodziewałem się, że zdobycie Afryki może takie coś nam... I śmiejcie się, ale moja Afryka jest bogatsza od Indii, Vijayanagaru. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!